Georgia, hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Witam Familii, jesteśmy w Bielsku-Białej, Familia Barbershop, jestem Wiktor Kliś, WIT. Witam Was w moim miejscu, w moim barberze. W ogóle jakkolwiek obcinać jakiś tam pierwszy sprzęt zacząłem ogarniać gdzieś z 3,5 roku temu, plus minus, no moja młoda nie miała nawet roku, no to gdzieś tyle będzie. W którymś barberze, już nie pamiętam teraz w którym, po prostu ktoś mi zasugerował, że byłbym dobrym barberem, bo wyglądam jak barber, miałem już wtedy dziary, miałem jakąś tam brodę zapuszczoną, więc wydawało im się, że spokojnie wyglądał, ale w ogóle o tym nie myślałem, bo miałem tam w miarę dobrą robotę i nie myślałem o tym. No i później jak ktoś mi zasadził już taki pomysł do głowy, to gdzieś tam to zaczęło kiełkować powoli. Po kilku latach w zasadzie pracy już normalnie na stanowisku barbera, wiadomo, tam się wyszkoliłem. Pojawiła się myśl, że może coś swojego. Ja od początku gdzieś tam jak zaczynałem myśleć w ogóle o barberze, chciałem go nazwać Familia. Kojarzy mi się to z taką swojskością po prostu, gdzieś tam też jakby ta rodzina jest dla mnie taką jedną z najważniejszych, najważniejszą w zasadzie wartością w życiu. Chciałem jakby to przekazać też innym, żeby tutaj się czuli jak u siebie w domu, czy tam nie, może nie jak w domu, ale jak u jakiegoś wujka czy u ciotki na herbatce, tylko z takim większym luzem. No i jeszcze wyjdą ładniejsi stąd niż od cioteczki. Ma to korzenie jakby w mojej rodzinie, w rodzinie mojej żony, gdzie jakby tam miesza się troszeczkę gór z takim głębokim Śląskiem, gdzieś tam Zakopane z Siemianowicami, z Katowicami i bardzo mi dobrze to korelowało z Bielskiem-Białą właśnie, gdzie jest to też takie połączenie, niby jest to Śląsk, ale już mamy tutaj Beskidy, są góry i bardzo fajnie mi się to wszystko zgrywało w jedną taką fajną całość, w taką dobrą układankę. Na Booksy bardzo mi pomaga, że to nie jest tylko tak, że to jest jakieś łatwe zapisywanie się przez internet, że jest mniej telefonów, a jest rzeczywiście, bo w zasadzie u nas jest tak, że no, co najmniej 80–90% ludzi zapisuje się samemu już przez aplikację. Pomaga mi też dość mocno w ogarnianiu ogólnie biznesu. Mam takie funkcjonalności, gdzie nie muszę używać innych programów czy korzystać z usług innych firm, na przykład, nie wiem, księgowych, gdzie no, księgowość mam taką bardzo podstawową. Najtrudniejsze jakby było sobie poprzestawiać tak trochę to w psychice, żeby rzeczywiście ogarnąć tak, żeby ten biznes jakoś funkcjonował, ale żebym też miał właśnie czas na rodzinę, na dzieci, żeby to wszystko było takie wypośrodkowane. No i żeby właśnie z takiego typowego pracownika, gdzie ja wcześniej też właśnie pracowałem w kilku korporacjach, później pracowałem na stanowisku barberskim u kogoś i żeby sobie poprzestawiać to, że już teraz no, nie jestem tylko pracownikiem, ale muszę zadbać też o więcej rzeczy, które są dookoła.